Człowiek się śpieszy, żeby być przed wędkarzami nad wodą, ale przed kormoranami nigdy się nie będzie. To? Łoś, o kurde, patrz, rzeczywiście. On idzie, a nie płynie. Maciek, on idzie, a nie płynie. Ten łoś, ale piękny. Zobaczcie, łosisko. Czy to aby nie Szwecja? Piękny jest. Śliczny, ale jaki łeb wielki. Zobaczymy, gdzie się będzie wypłycać. O, tu się wypłyca. Kamienia. Patrzy na nas, w naszą stronę. Zobacz, piękny łoś. Ale łosisko. Ale tam dołek ma, ale przyspieszył. A koń. I skąd on przyszedł? Z lasu pewnie tutaj. Piękny. Patrz. Cześć, cześć. No. Mi się wydaje, że to jest ten łoś zwany Pentakilo. Poszedł. Popatrzył tylko chwilę i poszedł. Pierwszy rzut. Nie, kapota raczej nie, bo to było uderzenie. No jak kapota w opadzie by walnęła? Jak okoń to mały. A może i kapota? Nie wiem. Okoń. Okoń na jaskółkę od Robfisha. Całą połkę. Zobacz, saluteńką połkę. Czyli tam. Podbierak go Maciek bierzemy? Ja bym go wziął na razie podbierać, wiesz, i tak na niej stoimy. Drugi. Trzy razy brał, albo inny. Ten ładnie tutaj trochę ci powiem, że ładnie w nurcie pracuje. O, tu jak przymurował, zobacz, zobacz. Ty to lepszy okoń będzie, zobacz. Lepszy okoń. Zobacz, i znowu jaskółka Robfish. Piękny. Piękny. No ten to jest tam ze 25 cm może mieć. Albo i więcej. Więcej. Ja na 15 główkę. Macie, odpowie ci. Trzeba tutaj ciężej, wiesz? Zmienię gumę na coś. Na inną jaskółkę, to już jest dobrze. Raz, że kołnierz trochę ją też rozwalił, bo to główka z kołnierzem była. Ale Robert mówi, że to jest jeszcze białe, perła taka i UV-ka. Jest z plastizolem w UV-ce, nie? 15 główka, no zobacz, no. Zobaczcie, bo powie później, że oszukiwałem. 15, ja ciężej. To mam na dzisiaj jeszcze, na specjalne okazje. Płoteczka w perełce, też Robfish.
Ja się teraz dałem, miałem 18, zaczęłem dałem 20 na speedo, ale kurde, był. Ale wiesz, pytanie teraz, czy taką główkę będzie w stanie też, wiesz, zassać tak, nie? Bo to też dość ciężkie jest. Maciek teraz miał ładne uderzonko. Kapota? Nie wiadomo jeszcze. Leszcz. Tylko, że za ogon, dlatego ładnie chodzi. Jest snap leciący, będę wiedział. Aha, nie gadaj, że masz łuskę. A ja też, no. Obciął? No to szczupa. Ale to był kurna klamat. Szedł z roli jak nic. Na Westina? Shattis? W slimie czy jaki? Co? Walno, walno. Szczupak. Ach, wypiął się, kurde. Druga stracona. Duży był? 60. Nie, raczej nie. Ale ty, no na trzy razy brał? Może i kapota, no nie wiem. Puścił. Ale dziwne, bo uderzył, spadł. Jeszcze ten raz i trzeci raz podbiłem. Podbiłem i uderzył się spadł. No. Największa dzisiejsza. No, uklejka spora. Ale już fajnie, bo wiaterek siadł, wiesz. Ale stukają w ten. Ja pierdzielę, cały czas. Drobnicy odpyty. Wiesz, Maciek, jakby przymrozki wyskoczyły jeszcze, nie? Paweł, jest jakiś dzień w tygodniu, w jaki nie łowisz? Zdarza. Ale pięknie pachnie, Maciek, co gotujesz? Wodę. Ale się zrobiła świąteczna atmosfera. Ta. Czuję, jak się rozplątuje. Chłopak. Co ty gadasz? Chłopata. Pokoń, Macias. No popatrz, to ładny okoń będzie. Piękny, piękny. I on chce zacząć zarząd, kurwa, gdzie. Cało. Co to jest? Shattis? To jest ten red light. Headlight. Cało. O. Jak na Westiniaka przystał. Dobra. No i ładnie, ci trzeci okoń. I naprawdę fajna ryba, nie ma co gadać. Ta Maciasowi się bardzo fajna trafiła.
Znowu zaczęło wiać. Puść. No nie. Puścił kolejny, ale zobacz, czy nie szczupak na gumie. Czy okoń? Okoń? Puścił. No nie gada. No puścił. Puścił, puścił. Siedział ładny. Bo ja byłem w tym. W pozycji Kowalczyka siedziałem. Na Kowalczyka łowiłem, wiesz. I za nim się podniosłem, za nim chodził. Na basa. Czyli kolor. I 18, masz rację, 18 gramów, patrz. No teraz, Paweł, to z 5 koni nam spadnie. Niedoholowanych, nie? Siedzi? Ale mniej. I też na dropshota. O, tam słyszałeś jakie? Jebaj, siedzi. Podwójny hol. Masz? Tak. No, okay. Puścił, kurna, puścił. Siedzi. Zobacz. Zobacz, jak mi walnie. Tak, Macio słowi. I to ładny chyba będzie. Zobacz, jak Macio z dupę nam łowi. Patrz, a rano, rano mi płakał, że nie łowi. Co? Piękny gaz, 30. No windzie, ty. Jakby takie brały. Dobra, ja to ty. Zobacz, i na dropshota. No ty, ja tej metody nie lubię, Maciek. No ale co mam ci powiedzieć, no ale ładnie. Ładniejszy będzie? Ładnie na echu jesteśmy znaleźli, co? No właśnie. Tak, ładniejszy. Ja mam zasady. Nie lubię dropshota, nie łowię na dropshota. A ty, Paweł? Też nie. Boczne troki, dropshoty nie dla mnie. Mam swoje zasady. Nieważne. Mam zasady, nie łowię na tą metodę. Nie, no to człowieku, kolejny. Paweł, kolejnego mam. Co ja ci powiedzę? Jeszcze parę ten mniejszy. No mniejszy. Macios, a powiedz mi, do dropshota jakiego kija używasz? Od Mikado, Katsudo, kij zawodniczy tak zwany. Od 1 do 9 gramatura. No i co, i wtedy na dropshota... A i sacharkę masz nie podpiętą. Tak. I do dropshota... Jesteśmy... Patrzcie, jest ryba. O, ładniejszy. Jest ryba. O kurde, mocno go tak może nie trzymaj, Maciek. Daj mu trochę, niech on pochodzi. Nie, co to jest? Kapota chyba będzie. Poszedł tam w bok trochę. Zobacz, ma następnego, pa. I chyba też jakiś lepszy, co? Nie, no ładny okoń, jak na okonia. Ja mam łuskę. Czyli stoją. Łuskę okonia masz? No zobaczcie, łuskę okonia. Czyli stoją, ale nie. Dziga mają w to. Znaczy, tak, półki są w ogóle, jak się w tą stronę płynie, to są. Co? Mniejsze? Ale są, są. Są tutaj takie właśnie, takie jak te, o tym co rozmawiamy. Są półeczki. Ładne. Gdzie są te duże? To i tak nie są małe, to nie są palczaki. No kurde, Maciek, umówmy się. Są, są. Wiesz, no branie miałem ładne, fajne, ale już drgał, już chodził, ale one... Coś jest z tym nie tak, nie? No ale ewidentnie wolą dropshota, może dlatego, że wiesz, my na Jiga od nowa limy. On u niego ciężarek opadł, wiesz, przynęta jest wyżej. One mogą, wiesz, ciutkę podniesione stać. To jest wszystko do czasu. Zaraz mu szczupak siądzie, obetnie zestawik. Tylko ten fluorokarbonikę ząbkami. I my połowienie. Czasami tak jest, zawiążesz drugi zestaw i już nie ten, coś jest, wiesz. Długo już, wiesz. Tak, to wszystko to ma, wiesz. Taki zestaw pasuje. Ja często tak na przykład mam, wiesz, Wolfram, nie?
już tak jest poskręcany, tak jest ten, łowie, nieważne, o konie wszystko na to, wiesz, na hornety na to wychodzi. Kurna, założę, wiesz, później, bo gdzieś urwę w karpę, czy w coś tam wejdzie. Jak ręką odjął, coś jest po prostu. Podjechany będzie, lechon, idzie w bok jak nic. Było branie. Na pewno nie, to leż pewnie. Tak chodzi, ale przy samej łódce. Stawiam pewnie, że spod nietki całej to będzie pewnie leż, ale... Pod łódkę idzie. Jedno fajne, że hol fajny będzie. Leż. No tego to już Paweł weź. Ten to już weź. Weź go, Paweł. Okej, ale wiesz co, ja tak. Jesteś ze mną gada, tak se wędkę trzyma. Siedzi. O ty kurwa, nie patrz. On już nie wie, co ma robić z tymi rybami. Na stopę. No i patrz, 20 cm okoń. Przynajmniej. Smukły, fajny. Nie no, ma 20, co Paweł? No. Fit okoń, slim fit. No to ładnie, Paweł. Nie, no ładnie to nie jest. Ale 20, ma. Ale co, to pierwsza ryba dzisiaj w ogóle? No pierwsza ryba. Co? Pierwsza ryba. Biegną. No 23. No. Ładnie, ładnie. Ale nie chcę oddać. Takie nie. Grzej, grzej. Kaloryfer. 3 gramy. Tak. No, pięknie. Pawełka, ale do naszej kadzy. O! To jak gumowcem. To nie on. To tani było. Pięknie. Ale siadł. Ten siadł, czy? Nie, nie, nie. Tak delikatnie. No, ja też dałem teraz 7 gramów. Ty masz 3, ja 7. Ten z tych wszystkich, co teraz był ostatnio, to ten jest największy. Już nie ma co gadać. No dobra, podniosę się, bo ja znowu w pozycji na Kowalczyka łowię. Jest ryba? Jest rybu. Jest rybu. Widzisz, bo dropshotem możesz potańczyć w miejscu tą przynętą i dlatego tak jest. A wy, jak już macie na główce, to on musi zebrać. Ja to mam normalnie gruntówkę rzuconą i to se czeka. Nasz. Mogłem kamery, Maciek, nie wyłączać. Ale mniejszy będzie twój, wiesz? Ja widzę, że jest mniejszy. No. Mniejszy, mniejszy. Ale też do kadzy, no. I takiego się oskrobię. Paweł mówi, że teraz ma tą nową tarkę, bo kapsli nas wbijał na deseczkę, to tylko pyk, pyk, pyk. Maciek to znowu karszerem. Lubi skrobać to okonio. Ale mały. Mały, ale widzisz, dropshot rządzi cały czas. Stosunkowo, wiesz, ilościowo. To jest chyba najmniejszy dzisiejszego dnia, panowie. A jak zażar? Stosunkowo, wiesz, ilościowo, nie? Dropshot, a... Przewaga jest. Dzik, no to jest, jest. I nas... Stopeusza tak zwanego. Na stopeusza, Maciek, tak? Ale też mało. No dla dropshota takie mniejsze siadają. No, ten jest najmniejszy chyba. Co? Lepszy? Lepszy.
Potańczysz trochę. Przynętą, tak, pograć i coś tam się dzieje, to nie ma co gadać. O, ten nawet chyba nie trafił. Ten to wyszarpany jest. Nie wiem, czy mi się opłaca w ogóle kamerę wyłączać. Ciąg. Ja pierdziem. Siedzi. Nie, no nie gadaj. Ale mały. Nieważne, no ale zobacz. Porównując... no, ale ten to nie taki mały. Ale jak zażerają. Zasysają ładnie, tak. Wiesz, ty masz przynętę bez obciążenia, to one mają łatwiej to zassać niż z obciążeniem, nie? I podwójny hol. Nie ładnie. A u mnie też. I na speedo. O! Gdzieś tu się nie liczy. Coś nie, coś się dzieje. Maciek, ale co by nie gadał, to dzień otworzyła przynęta od Robfisha. Pierwsze dwa okonie. Później urwałem. A tylko jedną miałem. O, taki wiraż kuje ci powiem. Ale malutki. Zobacz, Paweł, przed chwilą mówiłem, że małe nie biorą na mnie. Do tego to tam. Ja go nie będę do... Do kadzy? Do kadzy, żeby mnie odprowadzi. No to trzymaj go, weź go. Paweł, a widziałeś ten film u nas na kanale, co Maciek dwa okonie na raz wyciągnął? Nie. Kurde, to było coś. Dwa na raz. Na jednym tym. To na Woblera chyba miałeś, tak? Na Woblera. Na dwóch kotwiczkach zapięty. Jeden chyba i drugi. Widziałem, a nie pamiętam. No nie, taką akcję byś pamiętał. No, powiem ci, ładnie. Aż ładnie kije ktoś ci gra. Kurde. Aż zazdroszczę tak. Na kowalczyku. Tak, na siedząco. Na siedząco lepsze efekty. Duża będzie? Nie. Ładnie, piękny. Szczupak. Sanda. O, jest. No to dawaj go na windzie. Sanda. Sandoka. No. Patrz, w pozycji Kowalczyka, jednak... jednak na Kowalczyka sandacze biorą. Pięknie, moje gratulacje. Ja wyłączę kamerę. Ty go do kadzy? Weź go do kadzy od razu. Jest kolejny. No i dzień dobiegł końca. Mamy trochę okoni, trochę ryb ładnych wyszło. Maciek, powypuszczaj ładnie, pokaż. Pokaż tam co niektóre, jak one wyglądają. O, zobaczcie, tak, no ładne, ładne, puszczaj. Piękne. Piękne, piękne. Są co, niektóre są naprawdę ładne. Ilościowo bardzo ładnie, wielkościowo też ładne. No zobacz. No ładne ryby, tak. I nie są sztywne. O. No przepięknie. Także coraz lepiej, coraz lepiej. Pogoda dzisiaj dopisała, ryby też dopisały, że nie jest najgorzej. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Żółwik Maciek. Żółwik Pawełku. Trochę połowione, aczkolwiek co tu by Paweł nie gadał.
Maciek dzisiaj nam dupę skopał, co? Się wie. Tak. Przestań. No nie gadaj. Nie bądź taki skromny. Szkoda jest porannej ryby. To fakt. Miał ładną rybę, to niestety nie udało się jej wyholować. No ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, także zwijamy się, spływamy i widzimy się już niebawem. Cześć. Piątka jak na razie, Paweł, 5,5. Szóstka. 6,3. No, ósemki nie będzie, chyba że bliżej brzegu. 6,7. 7,5. No jest. Będzie. Jest, no będzie, o, będzie 8. Jest, 7,8. Ale masz tu drobnicy. Kur. Pięknie, to będzie, ty, no ładniejszy, nie, no ale no co, no jak, wypluł, jesteś tam winny jednego konia. Jest ryba u Maciosa. Ja nie wiem, czy ja się pod ten samolot nie podpiłem i on mi nie wybiera. Boję się, że plecionka mi nie wytrzyma, ty mam 004, bardzo cieniutką. A kij jest do 2,5 grama. No i rusza z powrotem.